Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w World of Tanks. Dzisiaj zajmiemy się trybem dominacji, czyli nowym trybem, który został dodany do gry jakoś około tygodnia temu. Jest to tryb, no cóż, dominacja, jak sama nazwa wskazuje, lub inaczej też można go nazwać Capture the Flag, czyli tryb, który jest bardzo popularny w różnych strzelankach typu FPS oczywiście. No i co? Cóż więcej tutaj z garażu mogę powiedzieć o tym trybie. Do tego trybu dostaliśmy specjalne trzy czołgi, czyli Obiekta 140, MX-50B oraz T-110 E5. I teoretycznie są to czołgi te same, które są standardowo w drzewku na 10 tierze. Jedyna różnica jest taka, że one mają tutaj z tyłu, jak widzicie, taki dopisek D. No i to znaczy, że one są właśnie do tego specjalnego trybu. Ale cała konfiguracja tego czołgu jest identyczna jak właśnie na 10 tierze. Nawet amunicja jest ta sama. Nawet cena goldowej pestki kosztuje, znaczy cena goldowej pestki jest taka sama jak na 10 tierze. Jedyna różnica jest taka, że zwykłe pociski te standardowe są dużo, dużo tańsze niż właśnie na 10 tierze. Także no, ja mam załadowane wszędzie podstawowe pociski, tutaj są przeciwpancerne, tutaj akurat są podkalibrowe, golda nie wożę, żadnych tutaj z wyposażenia też nie wożę, bo szkoda mi pieniędzy na jakiś dosyłacz, który ewentualnie byłby potrzebny albo coś w tym stylu. No i co, przejdźmy do bitwy. Czołgi dostaliśmy z załogami 100%. Te załogi potem po tym evencie zostaną przeniesione do koszar, tak się to nazywa, przeniesione do koszar i przeszkolone za darmo do takich czołgów, które są odpowiednie w drzewkach, czyli do Obiekta 140, MX-50B i T-110 E5. Dobra, szybko o zasadach, póki mam 20 sekund czasu. Zaczynamy, jak widzicie, tutaj w punkcie 1. Na dole punkt 1 dla drużyny przeciwnej. Mamy 4 miejsca, w których możemy naprawić swój czołg, czyli dodać amunicję, uzupełnić punkty życia. Na środku mapy jedna flaga, którą nasza drużyna musi oddać w te 2 punkty, a przeciwna drużyna w te 2 punkty. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Tyle teorii, jedziemy. W praktyce wygląda mniej więcej to tak, że teraz wszyscy jadą na sam środek mapy, zaczynają się tłuc i nic dobrego z tego nie ma. Cóż, no, jedna flaga jest tylko w tym trybie, póki co. Mniej więcej w połowie miesiąca ma być dodana druga flaga do tego trybu. I, Boże, druga, nie tylko druga, a trzecia i czwarta, bo mają być po 4 mapy, flagi na mapach. I to jest dobre, słuchajcie, to jest naprawdę dobre, ponieważ no, kto ma flagę? Przeciwnicy, kiepsko. Widzę go, czy go nie widzę? Widzę go. Dostał za 334. No i tak, teraz punkty. Punkty wyglądają mniej więcej tak, że za zdobycie flagi dostał. Za zdobycie flagi dostajemy 35 punktów, natomiast za zniszczenie przeciwnika dostajemy tych punktów tylko... Aj, dostał we włas. Tylko jeden za fraga, także no, za damage żadnego punktu nie dostajemy, także kiepsko. Dostał w dupsko. No ale wiadomo, warto uszkadzać tych przeciwników. Ojojoj. Nie wiem, kto mi strzelił, ale oddałem AMX-owi. Gdzie jest flaga w ogóle? O, nasi dostarczają flagę, ale niestety zginął. Nastaw dolną płytę. Wszyscy cisną teraz tam. Oj, to był street. Niestety. Hmm.
dupeczkę wlazło, jak w masełko. I jeszcze raz. No, jeszcze jeden i... O, 46, poważnie. Dostał. No i jeden punkt mojego wkładu został zaliczony. Miksik 50. Kurde, całą bitwę stoję w jednym miejscu, no ale co zrobić, jak tu tyle rzeczy się dzieje ciekawych. Gdzie jest ten MX? Zjechał, tak? Halo, gdzie uciekasz? Oj, oj, Amorak, szkoda, że to nie ja tego Amoraka mu wsadziłem. Zeszło niestety. Flaga, jest flaga na środku, ale ja po nią nie jadę, bo... Wlazło. Ja się postaram tu chronić moich. W bok wieży, ładnie. Uj, ty. Co ty we mnie tu, kurde? We mnie, naprawdę? Nie prabiał, ja wiem, że nie prabiał, bo wlazło akurat skontował jak... No i w gąski wlazło, kurde. O, ale prowadzimy 122, słuchajcie, aby wygrać bitwę potrzebujemy 150 punktów, więc... Ojojoj. A już nie mam zestawu naprawczego. No halo! No on jest full HP, więc... Trochę słabo. Dobra, weźmiemy sobie go na auto-aima. Niestety. No ale słuchajcie, 5800 damage'u, całkiem nieźle. No i tak, to jest jedna z specyficznych rzeczy w tym trybie, czyli możemy sobie wybrać czołg, jak nas zabiją. Respawnujemy się, ja biorę teraz MX-a 50B. No i jedziemy dalej walczyć, jedziemy walczyć. Gdzie jest flaga? Gdzie jest flaga? Niestety nie widzę flagi. Ale pojadę tam, gdzie jest więcej czołgów do ubicia. Czyli tu. Ale gdzie jest flaga? Kurde, nie widzę. Aha, jest tam, na dole mapy. Jadę w przeciwnym kierunku, no ale trudno. Pojedziemy tutaj. Miksik 50B, bardzo przyjemny, kurde, czołg. Miękki jak cholera, ale jego plusy to magazynek, który można wystrzelać. O tak sobie. Raz, dwa. Nie było dane mi trzeciej, czwartej pestki wsadzić. Musi się nie wychylać za bardzo. Jadę pomóc temu obiektowi tutaj, bo słabo z nim. No i niestety się ładuje, więc kiepsko ze mną. 30 sekund. Kurczę, już tak blisko było końca tej bitwy, a widzę, że nie jest blisko. Jeszcze tyle czasu. Dobra, powinniśmy wygrać to poprzez no, zakończenie czasu. No jeszcze cię stuknę, jeszcze powinienem cię ubić. Siadło i jeszcze jedno. Pięknie! Cóż to się stało? A, bo tu ta kolumna zasrana leży na środku tego, no i co? Wystrzelałem się, kurde, z pestek.
Gdzież ta flaga tam jest? Idziemy tu. Jakaś rzeźnia się tu dzieje. Dwie sekundy, zaraz będę przeładowany, więc... Czy ja mam plecy? Nie mam pleców, to dobrze. Wlazło, ładnie. No i dobra, teraz przeładowanie. Niestety mam plecy. No, to już po mnie. No, proszę. No, niestety. Ale kolejne 5000 wpadło damage'u, także całkiem w porządku. O, minutka, no to już nie pogram tym z T110E5 niestety, bo on jest bardzo powolny. Aczkolwiek postaram się, wiadomo, gdzieś dojechać. Ciekawe, czy bitwa zakończy się zwycięstwem poprzez zdobycie flagi, czy raczej nie, bo już jesteśmy... No właśnie, 30 sekund, więc nie bardzo. Ja bym chciał jeszcze jeden strzał przynajmniej oddać w coś. Nie będzie mi dane. No niestety chyba. No niestety. Tak to się zakończyło, słuchajcie. Jak to jest? Kurde, jak to jest, słuchajcie, drugie miejsce w drużynie pod względem, kurcze, damage'u, a tylko nie wiadomo które pod względem, nie bawię się tak. No dobrze, słuchajcie, tak wygląda ten tryb dominacji. Co do ekonomii tego trybu, no to patrzcie, 15 tysięcy tylko zarobione na bitwie wygranej. Na bitwie przegranej to jest przeważnie minus, jeżeli chodzi o forsę. No ale cóż, no jak do zabawy ten tryb to jest bardzo fajny, niestety zarobić sobie na nim się nie da, a nawet można stracić. Ale zabawa jest całkiem przednia. Ja na razie zarzucam ten tryb do czasu, aż pojawi się ten tryb z 4 flagami na mapie. Ponieważ ta jedna flaga jest trochę nudna, ponieważ jedna osoba weźmie tą flagę, ucieknie gdzieś, potem wszystkie czołgi walczą na jednej stronie, tłuką się, jest rzeźnia po prostu, albo ktoś ukradnie flagę, skampi się gdzieś w rogu mapy, bo też miałem taki przypadek i potem jest, no jest nudno po prostu, bo jeżdżą wszyscy, zabijają się i nic z tego nie wynika, czas się kończy. No... Takie moje zdanie na ten temat i tak wygląda właśnie tryb dominacji. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić i skomentować. No i widzimy się w kolejnych materiałach. A teraz trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.